Ostatnio zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to nie korzystam z bardzo wygodnej opcji, która ułatwia, bardzo ułatwia interakcję pomiędzy podcasterem a słuchaczem podcastów. Mianowicie nie wykorzystuję w ogóle opcji o nazwie rozdziały. Co to są rozdziały i do czego możemy je wykorzystać w podcaście? O tym już za chwilę. Rozdział w podcaście, podobnie jak rozdział w książce, to jest po prostu wyznaczona jakaś część w naszym nagraniu. W książce nowy rozdział to jest po prostu nowa część. Część na przykład na inny temat, czy też część, która może być kontynuacją poprzedniej, ale jest w jakiś wyraźny sposób z jakiegoś powodu przez autora oddzielona. Podobnie może być w podcaście. W podcastach również możemy używać czegoś takiego jak rozdziały. Po co mielibyśmy ich używać? Rozdziały bardzo mocno, bardzo ułatwią interakcję między słuchaczem, a tym, co mamy słuchaczowi do zaoferowania. Pokażę to za chwilę na kilku przykładach. Do czego w ogóle możemy wykorzystać? Co możemy w ogóle zrobić z rozdziałami w podcaście? Po pierwsze, w momencie, jeżeli mówimy na przykład w naszym podcaście o kilku różnych rzeczach. Możemy podzielić go na rozdziały, i jeżeli na przykład pierwszy temat nie będzie naszego słuchacza interesował, może on niejako przewinąć nasz podcast do kolejnego tematu. W momencie, jeżeli na przykład na początku podcastu omawiamy kwestie organizacyjne, kwestie, które być może nasz słuchacz już zna z nas, innej audycji, z naszej strony internetowej, również możemy stworzyć. Później, po tej części organizacyjnej, w momencie, gdy zaczynamy już mówić o konkretnie tematyce podcastu, możemy zrobić rozdział, czyli po prostu taki zaznaczyć to się nazywa znacznik czasu fachowo. Możemy ustawić taki znacznik czasu i po prostu nasz słuchacz będzie mógł przywnieść do tego momentu. W momencie, jeżeli chcemy, aby nasz słuchacz coś zrobił w trakcie słuchania naszego podcastu, na przykład żeby mógł wysłać nam maila, albo żeby wszedł na nasz profil na Facebooku, to również możemy tutaj użyć takich znaczników czasu. One są globalnie zwane rozdziałami po angielsku, to są po prostu chapters. Wszystkie, bez względu na to, do czego służą, mają taką samą nazwę. Nie zawsze tutaj nazwa rozdział będzie adekwatna, natomiast no, takie właśnie znaczniki czasu, takie właśnie oznaczenia w podcaście mogą się w takiej sytuacji przydać. W momencie jeżeli chcemy zachęcić naszego słuchacza na przykład do subskrypcji naszej listy mailingowej. Możemy również wykorzystać tego typu rozdziały, gdy chcemy naszemu słuchaczowi coś sprzedać. W momencie jeżeli chcemy mu zaoferować jakiś produkt. Jeżeli mówimy w naszym nagraniu, na przykład ja ostatnio w moich podcastach mówię również o kursie Podcast od A do Z 21, um, również mogę wykorzystać i będę od najbliższego odcinka Również tak robił. Mogę wykorzystać właśnie te znaczniki czasu, te tak zwane rozdziały, do przykierowania mojego słuchacza bezpośrednio na stronę kursu. Oczywiście możemy również go wykorzystać na wiele innych sposobów. Bardzo często w podcastach mówimy o różnych stronach internetowych, o różnych osobach, o różnych aplikacjach, o różnych usługach. Za każdym razem, gdy wspominamy jakąkolwiek nazwę, możemy. Oznaczyć link do danej strony internetowej, do danego produktu, do strony internetowej danej osoby, profilu społecz... w serwisie społecznościowym, gdziekolwiek, możemy oznaczyć właśnie również i takim rozdziałem. W momencie, jeżeli chcemy poprosić naszego słuchacza o jakiś komentarz, o wypełnienie ankiety, o uzupełnienie jakichś dokumentów, tutaj również świetnie przyda się właśnie tego typu rozdział, tego typu linki. No i na końcu z tych tematów, z tych pomysłów, które udało mi się wymyślić przed nagraniem tutaj dzisiejszego filmu, oczywiście możemy również poprosić o na przykład jakieś wsparcie, o dotację. Możemy przekazać link do serwisu Patronite, na przykład, albo jakiegokolwiek innego. Możemy przekierować naszego słuchacza na naszą stronę internetową, gdzie będzie możliwość wpłaty jakiejś drobnej dotacji. No tutaj, sposobów na wykorzystanie tego typu elementów, takich znaczników czasu, może być naprawdę mnóstwo. Rozdziały chodziły za mną już od jakiegoś czasu, a tak naprawdę nigdy się za nie na poważnie nie wziąłem, a w momencie, gdy. Przemyślałem ten temat dokładnie wczoraj, gdy do jednego ze swoich podcastów, do ostatniego odcinka, do 31. odcinka podcastu Mój mały wielki biznes, dodałem dwa przykładowe rozdziały. Dwa rozdziały, które tak naprawdę nic nie znaczą i których prawdopodobnie nikt nie zauważy, ale mi umożliwiły też wykonanie kilku testów. W momencie, gdy zobaczyłem, jak to działa, to stwierdziłem, że tak naprawdę to ja nie wiem, dlaczego sam z tego do tej pory nie korzystałem, bo tego typu właśnie znaczniki czasu, te tak zwane rozdziały, mogą być naprawdę świetnym sposobem na interakcję z naszym słuchaczem. Kiedy możemy stosować rozdziały? Rozdziały możemy stosować tak naprawdę w każdym praktycznie podcaście. Jest kilka rodzajów plików, które, podca... które obsługują rozdziały niejako zapisane wewnątrz pliku. To są pliki MP4. Czyli m, pliki z rozszerzenia MP4, M4A MP4, i M4B, jeżeli dobrze pamiętam. To są pliki MP3, czyli właśnie te pliki, w którym w formacie, w którym powinniśmy publikować nasz podcast, to są pliki OG OGG rozszerzenie i, i jeszcze kilka innych. W tej chwili nie pamiętam ich nazw Natomiast no, tak naprawdę publikujemy podcasty i tak w MP3. MP3 oczywiście obsługuje rozdziały, można zakodować te rozdziały, można je zapisać wewnątrz pliku. Przygotowałem dla, nas dla Was narzędzie, do, które mam nadzieję będzie pomocne do tego typu rozdziałów, ale o tym później. Możemy wewnątrz pliku MP3 przygotować tego typu rozdziały, możemy je zapisać w pliku. Możemy to zrobić za darmo, ponieważ są narzędzia, które tego typu opcje umożliwiają całkowicie za darmo. W momencie, gdy nasz słuchacz dostanie taki odcinek podcastu, to po prostu będzie widział na mm, stronie. Na stronie wyświetlenia, na stronie odtwarzania danego odcinku. odcinka będzie widział również i możliwość przejścia do konkretnego tak zwanego rozdziału, czyli do konkretnego po prostu znacznika czasu. W momencie, że to będzie znacznik czasu w naszym podcaście, czyli po prostu przekierowanie do konkretnego miejsca w naszym nagraniu, no to niejako ten utwór zostanie przewinięty do tego miejsca. Ale to może być również oczywiście link internetowy prowadzący na przykład do strony sponsora. Na przykład do strony internetowej naszego rozmówcy, na przykład do strony, o której wspominamy, na przykład do naszego profilu społecznościowego, czy też w tysiąc innych miejsc. Które systemy obsługują rozdziały? Jeżeli chodzi o y, strony internetowe, o wtyczki do WordPressa, to na pewno najpopularniejsza na świecie wtyczka Blabry umożliwia, czy, czy umożliwia? no po prostu y, nie przeszkadza w żaden sposób w tworzeniu rozdziałów. Nie sprawdzałem jeszcze, w jaki sposób, czy da się wykorzystać jakoś Blabry do y, wyświetlania tych rozdziałów na stronie internetowej. Zajmę się tym w najbliższych dniach i następny film będzie mniej, mniej, między innymi i na ten temat. Natomiast jest też taka specjalna wtyczka, specjalny przygotowany plugin do WordPressa, nazywa się Pudlaw czyli pudlowe, i to jest właśnie dodatek do WordPressa, który jest bardzo, moim zdaniem, konkurencyjny, jeżeli chodzi o mm, sposób funkcjonowania, o, o to, co umożliwia e, do Blabry. Mm, niestety nie korzystam z niego. Niestety, ponieważ naprawdę bardzo mi się podoba, nie korzystam z niego na żadnej ze swoich stron internetowych. Miałem drobny konflikt e, te, da, osób trochę bardziej technicznych z plikami CSS, natomiast no, na pewno jest to temat do ogarnięcia i na pewno kiedyś w przyszłości jakiś taki podcast testowy właśnie e, z pluginem Podlaw. Zrobię. Ten plugin ma wbudowaną obsługę rozdziałów, także, jeżeli byśmy korzystali z takiego pluginu, to na pewno będzie możliwość wyświetlenia tych rozdziałów na stronie internetowej. Jeżeli chodzi o wyświetlanie rozdziałów w telefonie, to ja się muszę wspomóc troszkę ściągom. Na pewno, Podcast Addict, mój ulubiony program do podcastów, umożliwia wyświetlanie rozdziałów, umożliwia przekierowanie do konkretnych rozdziałów. Na pewno, program. Pocket Cast. to jest wprawdzie aplikacja płatna, ale jest to bardzo dobry program. On również umożliwia obsługę rozdziałów. Program Antena Pod, dosyć ciekawa, dosyć ładna zresztą bardzo fajna, funkcjonalna aplikacja Antena Pod, również obsługuje rozdziały. Podobno obsługuje rozdziały MiPod, czyli U. Pisze się, ponieważ nie mam Mi normalnie w alfabecie, pisze się normalnie U. Upod. Ta aplikacja podobno również obsługuje rozdziały. Nie udało mi się tego jeszcze przetestować, nie udało mi się tego znaleźć. Poza tym nie wiem jeszcze, jakie inne aplikacje. Prawdopodobnie dosyć popularny podcast Republic i równie popularny Player FM jeszcze tych rozdziałów nie obsługują. Nie wiem jak Stitcher, nie miałem okazji tego jeszcze przetestować. Także tych aplikacji, które obsługują rozdziały, jest kilka. Jeżeli chodzi o strony internetowe, nie ma tutaj przeciwwskazań również, żebyśmy na jakimkolwiek pluginie tak naprawdę z tych podcastów korzystali. Blabry w żaden sposób nie przeszkadza, ponieważ te rozdziały są zapisane w pliku mp3, natomiast PUDLAW dodatkowo umożliwia jeszcze dodanie rozdziałów do naszego pliku RSS. Nie każdy czytnik sobie z tym poradzi, natomiast czytnik Pudlav na pewno sobie z tym poradzi. Nie wiem, jak to wygląda jeszcze na iPhone'ie. Nie testowałem tego, nie mam dostępu do iPhone'a, nie korzystam, nigdy nie korzystałem i tutaj będzie mi to trochę trudno przetestować. Mam nadzieję, że ktoś z Was korzysta, chociaż jedna osoba przetestuje, sprawdzi, jak to działa i podzieli się swoimi wrażeniami. Tak więc, jak widać, rozdziały umożliwiają nam dosyć szerokie działania, umożliwiają nam dosyć fajną interakcję z naszym słuchaczem i Cóż mogę więcej powiedzieć? No, po prostu zachęcam do korzystania z tego typu znaczników czasu. Może nazwa rozdział nie będzie tutaj zawsze adekwatna, ale w tym momencie już akurat nazwa znacznik czasu na pewno byłaby była odpowiedniejsza. Przygotowałem dla Was narzędzie, które umożliwi, ułatwi tak naprawdę definiowanie tego typu rozdziałów. Jest to Chapter Tool. Na stronie jak zrobić podcast.pl ukośnik Chapter Tool pod spodem jest link, znajdziesz prościutką bardzo aplikację, która ułatwi przygotowywanie e, takich rozdziałów. Po prostu odtwarzamy plik MP3, w tym samym momencie uruchamiamy. Stoper, tworzymy nową sesję właśnie na tej stronie i w momencie jak słuchamy tego naszego nagrania, naszego podcastu, po prostu klikamy, gdzie ma być nowy znacznik. Potem te znaczniki wszystkie opisujemy, możemy dodać linki, wyeksportować z tego wszystkiego pik tekstowy, który później już na stronie, na przykład i Aufonik, stronie, o której wspominam w moim kursie, o którym bardzo gorąco polecam i o której wspomnę na pewno jeszcze w najbliższym filmie, tam możemy. Po prostu zakodować te rozdziały w pliku MP3. Oczywiście są komercyjne narzędzia, które to umożliwiają, natomiast myślę, że nie ma co przepłacać. Na pewno z takich bezpłatnych tego typu narzędzi również możemy korzystać i wcale nie jest to takie skomplikowane. Tak więc idź, nagraj coś fantastycznego. Natomiast, jeżeli myślisz dopiero o własnym podcaście, nie wiesz za bardzo, jak się, niego, jak się za niego zabrać, polecam gorąco mój kurs Podcast od A do Z w 21 dni. Chyba najbardziej kompleksowy kurs na temat podcastu na polskim rynku. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia za tydzień.